Na parkingu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu cały czas funkcjonuje mobilny punkt pobrań drive-thru, w którym badane są osoby podejrzewane o zakażenie koronawirusem. Dosłownie naprzeciwko, w budynku Centrum Biologii Medycznej trwają prace i to bardzo zaawansowane nad opracowaniem polskiej szczepionki, która może uchronić ludzi przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem. Szczepionka może się okazać przełomem w walce ze światową pandemią, z którą zmaga się także nasz kraj. Za pracą nad szczepionką stoi ten ceniony onkolog i immunolog profesor Andrzej Mackiewicz, który w przeszłości opracował m.in. szczepionkę na nowotwór skóry, czyli czerniaka. Dzięki temu zmagający się z rakiem mogli żyć dłużej nawet o 20 lat. Co ważne, w ciągu 23 lat, kiedy zaszczepiono pierwszego chorego, u 36 tysięcy zaszczepionych nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych. Teraz chce rzucić wyzwanie groźnemu i słynnemu na cały świat wirusowi. Ja początkowo nie byłem zainteresowany działaniami w tym kierunku, bo nie sądziłem, że to przyjmie aż tak wielki rozmiar i takie zapotrzebowanie. Ostatecznie jednak profesor Mackiewicz razem z zespołem postanowili działać. Sama szczepionka powstaje na wzór tej, która była przeznaczona dla chorych na czerniaka, ale zamiast wprowadzania do organizmu komórek rakowych, jest wprowadzony do organizmu skonstruowany sztuczny wirus. Różnicą jest także to, że szczepionka na czerniaka jest podawana chorym, a szczepionka na koronawirusa przed zakażeniem i zachorowaniem ma uchronić. Nasz organizm będzie montował odpowiedź immunologiczną skierowaną na te fragmenty wirusa. Te mechanizmy w naszym organizmie są uśpione aż do momentu, w którym natkniemy się na wirusa. Wtedy podane ze szczepionką komórki pamięci wybudzają się, a organizm zaczyna wirusa zwalczać. Jak przekonuje profesor Mackiewicz, poznańska szczepionka jest nowocześniejsza i bardziej zaawansowana niż te, nad którymi pracują Amerykanie i Chińczycy. Nie jest to, że ktoś jednego dnia zaczął pracę od zera. Te technologie już istniały. Wymieniono tylko pewne elementy, kwasy rybonukleinowe, które kodują białko wirusa z SARS-1 na SARS-2. Na razie pracę nad szczepionką finansuje Uniwersytet Medyczny i sam profesor z własnych pieniędzy. Teraz pojawiają się jednak oferty pomocy ze strony agencji rządowych i prywatnych inwestorów. Na tym etapie pieniądze są bardzo potrzebne. Chodzi o nawet 15 milionów złotych, bo właśnie teraz rozpoczyna się najdroższy etap prac nad szczepionką. Jak powiedziałem, to są żywe komórki, które muszą być przechowywane w pewien sposób i scharakteryzowane. W Polsce nie ma takiej możliwości, żeby wykonać wszystkie wymagane testy, więc to będziemy zlecali poza krajem. Tu będą koszty, no i później będą koszty z samą produkcją. Późniejsze koszty będą zależeć od tego, na jaką skalę ruszy produkcja. Już teraz, jak informuje twórca poznańskiej szczepionki, im większa produkcja, tym mniejsze koszty. Według zapowiedzi szczepionka będzie gotowa we wrześniu, a pierwszy pacjent będzie mógł ją otrzymać w pierwszej połowie przyszłego roku. Sam profesor mówi, że jest pewien, że poznańska szczepionka będzie skuteczna. Emil Górny, Puls Dnia.